Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej, ale to nie jest analogowa fotografia. Pomyliło mi się, ponieważ robiłem starym aparatem zdjęcia. W związku z tym pomyślałem, że analogowa. Wiecie, czemu ostatnio robiłem zdjęcia? Canonem Pro 1. Canon PowerShot Pro 1. Taki. 2004 rok. To dawno temu? To niecałe 20 lat. Jak ja bym miał 20 lat, to bym był młody. Byłem młody. Kiedyś miałem 20 lat. Po tym filmie o Minolcie A1, którą stwierdziłem, że jest, no, fajna, dostałem propozycję, a może byś chciał... I tam wspominałem właśnie o Pro 1 Canonie, którego kolega miał w młodości, znaczy w młodości. No już nie była taka młodość, już nie miałem tych 20 lat. I zazdrościłem mu tego aparatu, tak bardzo mu zazdrościłem. Dostałem propozycję, to ja mogę ci pożyczyć taki aparat. I Sylwek, bardzo dziękuję za pożyczenie mi Pro 1. Co prawda, ja wyobrażałem sobie, że on jest większy. Bo to jest tak, pamięć jest ulotna. Dlatego ja myślałem, że to jest taki wielki, profesjonalny aparat, w którym się robi wielkie, profesjonalne zdjęcie. Wtedy ja jeszcze... Ja wtedy jeszcze fotografowałem na filmie, kiedy kolega już tym aparatem robił zdjęcia, tak patrzyłem go, 8-megowa matryca. To już, to było moje marzenie, bo ja uważałem, że wtedy, że poniżej 8 mega to nie ma co w ogóle przechodzić na cyfrę, ponieważ 8 mega to jest dopiero ta jakość, wielkość, która mi wystarczy. Ja czy byłem głupi, bo dzisiaj wiem, że trzeba było kupić sobie lustrzankę, która ma 6 mega i też byłbym zadowolony. Że nie to, że ja nie kupiłem dopiero pierwszą moją lustrzanką, naszą, bo to była Droty lustrzanka, w sumie wtedy ja swoją miałem z pół roku później, była właśnie 8-megowa lustrzanka, ale wracając do tego Canona Pro 1, miałem przyjemność ją porobić zdjęcia, to zweryfikowało mi pewne moje o niej wrażenia, wyobrażenia, pamięci o niej. Pamiętałem ją jako super jakość zdjęć, uczciwie, nie pomyliłem się. Jakość z niej jest, zdjęć z niej jest naprawdę bardzo dobra. Przeczytałem sobie recenzję pana Gordona Lyinga z 2004 roku przy okazji, który opisywał tego Canona Pro 1 wtedy dla jakiejś gazety fotograficznej, porównując ją z wszystkim, co było dostępne na rynku. Czyli tam była Olympus 50-50 czy coś w tym stylu. Nikon był oczywiście Sony 828, czy ten wielki, taki ciężki, olbrzymi. Jeszcze jakieś Fuji było bodajże, z nimi porównywał i stwierdził, ludzie, no, tu jest najlepszy obiektyw, jaki może być. Fakt, że jest to pierwszy kompakt na świecie, który ma soczewkę fluoro coś tam, jako kiedy powstał, dwie soczewki o niskiej dystorcji i w ogóle dzięki temu, co widać na nim, jak słoneczko przed chwilą świeciło, a już nie świeci. Czerwony pasek oznaczający, że to jest w najwyższej klasie, klasie L obiektywów Canona. Ja tą L-kę wtedy pamiętam, ja ją zazdrościłem, wiedziałem. To jest odpowiednik 28-200 obiektywu. I ja wiedziałem, że taki 28-200, którym ja bym mógł sobie pomarzyć. A ja wtedy robiłem na Canonach EOS-ach, tylko na filmie, ale już by ten mi pasował w zupełności. Wiedziałem, że taki obiektyw to kosztuje więcej niż... To jest kwota dla mnie niewyobrażalna. Po prostu niewyobrażalna. Nie było mnie stać na taki obiektyw. I już. Bo to jest L-ka najwyższej klasy. I tak pan Gordon w swojej recenzji wspomniał, nie ma lepszego obiektywu w kompaktach. Wtedy, w 2004 roku. Teraz robił recenzję w 18 lat później. W 2022 roku zrobił ponowną recenzję tego aparatu, żeby porównać swoje wyobrażenia wtedy i dzisiaj, stwierdził, to jest nadal dobry aparat. To jest nadal obiektyw, który jest świetny, świetny. Znaczy, może to nie jest tak, że jest rewelacyjny, bo w 2022, jak robił, to zauważył, że trochę dystorcja jest jednak, zauważył pewne drobne wady tego obiektywu, natomiast poza tym, znaczy, który obiektyw nie ma wad?
Wszystkie. To nie ma takiego obiektywu, żeby nie miał wad jakichkolwiek. Raz w życiu miałem Sigmę, która w wszystkich testach wszyscy mówili, ona jest bez wad. A ja w niej tak znalazłem wadę, bo stwierdziłem, że a jak się przymknie przyliski przysłony, to nie są okrągłe. I znowu powód, dlaczego sprzedałem, bo jak przemykało się przysłonki, to one robiły się takie sześciokątne czy jakieś i mi to nie pasowało i zmieniłem na obiektyw, który po przymknięciu robił okrągłe przysłonki. Znaczy, wracając do naszego Canona Pro 1, który był w 2004 roku najlepszym aparatem kompaktowym, jaki kiedykolwiek powstał, to on nie był pierwszym aparatem w serii aparatów Canona. Już w 1998 roku powstał pierwszy z serii Pro Canon PowerShot Pro 70. Ja nie wiem, to dzisiaj nawet jest mi ciężko do niego się odnieść, ponieważ wygląda kosmicznie. Kosmicznie wygląda. Wtedy wygląda pewnie też kosmicznie, też bardziej kosmicznie. Robił zdjęcia, spojrzę na ściągę. 1536 pikseli na dłuższym bloku, na 1024 na krótszym bloku, jak się robiło JPEGi. Bo jak się robiło RAWy, to była połowa tego, czyli 1700 na 500 mniej więcej pikseli. W RAWach 700 na 500 pikseli. Takie RAWy można było, czyli RAW, z których można było dużo wyciągnąć, zrobić zdjęcia. Fantastyczny aparat, ale to były początki czasów fotografii cyfrowej, kiedy praktycznie aparat, jeśli kupiłeś dzisiaj, to po roku to był już starość. Dlatego w 2001 roku wypuścili całkiem nową wersję. Canon PowerShot Pro 90 też wyglądał dziwnie. I tak jak w poprzednim był obiektyw 35-70 bodajże, to w tym włożyli obiektyw 37-370, 10-krotny zoom, wszyscy będą mogli robić zdjęcia sąsiadom na drugim oknie w bloku, jak chcą. Ale nie był welcome oczywiście, ale już miał 3-megową matrycę. Nie wiem, czy to się dobrze sprzedawało, czy nie, bo te aparaty nie dość, że były powolne, miały słabe czułości, to przy takim obiektywie to on nie mógł robić dobrych zdjęć i do tego jeszcze co, były strasznie drogie. Dlatego, że ten świat pędził do przodu bardzo szybko, Canon już w 2004 roku zmusiło go to do wypuszczenia nowych aparatów i wtedy wypuścił właśnie tego Pro 1. Miał być najlepszy. I uczciwie był najlepszy. Dzisiaj się tak zastanawiałem przed tym filmem, czy nadal mógłby powiedzieć, że on jest nadal najlepszy. Nie wiem, czy ktoś wypuścił w tym zakresie ogniskowych lepszy obiektyw. Canon w żadnym ze swoich kompaktów, późniejszych nawet, nie dał żadnemu obiektywowi tego czerwonego paska, czyli klasy Luxury, czyli ekskluzywnego, najlepszego obiektywu, bo to się wiąże z jakimiś tam jeszcze uszczelnieniami, jakimiś innymi rzeczami, żadnemu nie dał. Natomiast aparat sam w sobie dzisiaj, jak zacząłem nim robić zdjęcia, bo to ja nim robię już zdjęcia z 2 tygodnie. Zacząłem nim robić zdjęcia i mówię, no w sumie jak spojrzałem w ekran, zrobiłem zdjęcia, to się obsługuje bardzo wygodnie, on się fajnie wysunął i teraz jeśli bym go to on się jeszcze bardziej będzie wysuwał. I spojrzałem w ekran, to stwierdziłem, że blado to widzę, blado. Jest taki lekko wyprany z koloru. Czasami jakby nie do końca mi ustawił to światło tak, jakbym chciał. Zróbmy tutaj ładne może zdjęcie. Ładne zdjęcie poproszę. Zrobiłem pionowe zdjęcie ładne. Trzeba mu przełączyć się na wyświetlanie i na wyświetlaczu to jest bez kontrastu, bez niczego. Ale to jest moim zdaniem wina wyświetlaczy, które same z siebie już wtedy, one nie były, według naszych standardów były wtedy słabe, a dzisiaj po 20 latach to one są jeszcze bardziej słabe. Natomiast po wrzuceniu na komputer tego zdjęcia, ono ma wszystkie piękne kolory. Ono wygląda tak, jakby się chciało, żeby wyglądało zdjęcie. Jedyne, co mnie denerwowało w tym aparacie, to bardzo powolny zapis. Ja zrobiłem zdjęcie. Mówię tak, zdjęcie, pyk, zdjęcie i on czekam. Można by było skoczyć do najbliższego sklepu po gumę do rzucia i wrócić, a on jeszcze by zapisywał. I wyłączę go na sekundkę,
Nigdy nie należy wyjmować karty we włączonym, przy włączonym aparacie. I po prostu dzisiaj rano mnie natknęło. Mówię, ojej, ale czy ja muszę, mogę przetestować swoją kartę, którą mam, jest to, zła postać na niej, no, Extreme Pro 8 giga. Wtedy w ogóle nie wiedzieli o tym, że takie karty będą istniały. 8-gigowe Extreme Pro trójka, najszybszy, najlepsza karta, jaką można było kupić CF, bo są takie duże CF-y. I jak jemu włożyłem, to pierwsze zdziwienie po włączeniu, o, działa. Mówi, że może zrobić na niej 999 zdjęć. To znaczy, że i tyle samo mówi, jak zacząłem robić zdjęcia, to znaczy, że po prostu przekroczyło mu licznik. Natomiast okazało się, że aparat jest szybki. Że w jego wypadku różnica w kartach, bo testowałem to na swoim współczesnym aparacie i stwierdziłem, że tak nie zauważam różnicy w szybkiej karcie i w wolnej karcie. Nie widzę za bardzo różnicy, ale tam jest prawdopodobnie kwestia buforowania. W nowym cyfrowym aparacie jest bufor, który łapie to zdjęcie i już ci mówi, dobra, to ty już się zajmuj robienie następnego, a ja w tym czasie sobie to przepchnę szybko na kartę. I on to robi w ten sposób. Ten, myślę, że ma ten bufor bardzo mały albo w ogóle go nie ma. Nie wiem, nie rozbierałem, bo to nie mój, tylko Sylwka aparat. W związku z tym nie wiem, natomiast szybkość karty spowodowała, taka szybka karta spowodowała, że tym aparatem od razu zaczęło mi się chcieć robić zdjęcia. I od razu stwierdziłem, że włączmy go. To jest, on się bardzo fajnie obsługuje. To bierzesz do ręki aparat i robisz nim zdjęcia jak chcesz. Ciach. O, i już, ciach. Nie, zróbmy na szerokim kącie. Sam z niebem. O, z niebem. W sumie, to do tej pory to ja nim zabierałem go, ale tak... O, i zróbmy to samo zdjęcie, ale o... Nie, o tutaj. O, tu. Albo wodę. O, wodę. Złapiesz w ogóle na wodę ostrość? Nie złapiesz. To nim zaczęło mi się robić naprawdę bardzo przyjemnie zdjęcia. Bardzo fajnie zdjęcia. To był ostatni aparat z serii Canona Pro, serii PowerShotów Pro. Zastanawiam się dlaczego. No, w 2004 roku spojrzę na swoje ściągi, bo zrobiłem ściągi, nie wszystko przecież pamiętam. Można było już kupić wtedy Canon robił kilka serii aparatów cyfrowych. Dla mnie to wtedy aparaty cyfrowe były strasznie drogie, ale sobie ja marzyłem tylko o lustrzance, nic poza tym mnie nie interesowało. Natomiast robił aparaty dla amatorów, czyli serię A. Takie wtedy można było kupić już Canona A75. Co prawda używałem A75 tylko do robienia takich zdjęć pamiątkowych. Ale dużo później, jak już go kupiłem jako używanego, to była 3-megowa matryca, całkiem fajny obiekt, taki malutki obiektyw i dla amatorów to jest wystarczające. Jeśli amator był bardziej taki zaawansowany, to mógł sobie kupić aparat serii SX, czyli wtedy SX1 chyba już jeszcze. Tak, SX1 ze stabilizacją. Ten obiektyw nie ma stabilizacji, za co żałuję, ponieważ czułości, no wiadomo, że nie podskoczymy za wysoko, ale można było kupić wtedy SX1, który też miał obiektyw chyba 10-krotny albo więcej, taki srebrny, ten kolega miał, albo 2, albo 3. Nie pamiętam. Który z nim robił zdjęcia, były fajne i miał taką funkcję selektywny kolor. Można było na przykład wybrać tylko czerwony, i wszystko pozostałe robił czarne, a czerwony zostawał mu jako czerwone zdjęcie. Ciekawy efekt, jak robiliśmy wystawę, to właśnie na wystawę wspólną, taką grupową wystawę. I on na wystawę wrzucił takie zdjęcia jesienne, gdzie miał selektywny żółty kolor i tak wszyscy wow na te zdjęcia. Ale to były początki cyfrowe jeszcze. Ludzie nie łapali się na gadżety cyfrowe. No ale amator mógł sobie właśnie kupić takiego SX-a, który był w stosunku do tego jakości zdjęć między tym a tamtym SX-em amator nie zauważy różnicy.
Nie, bo w albumie, jeśli to jest zdjęcie 10 na 15, naprawdę nie będzie żadnej różnicy. Nie zauważy, a w cenie, zauważy dużo. Ten aparat był po prostu drogi. On był drogi jak lustrzanka. Naprawdę jak lustrzanka. On był kierowany bardziej do profesjonalnych fotografów, ale profesjonalni fotografowie mieli wtedy Canona G5, który rok wcześniej wyszedł i się sprzedawał świetnie z 5-megową matrycą, a w 2004 roku wyszedł G6 z 7-megową matrycą, chociaż G5 był bardziej taki popularny. On wtedy spowodował, i jego się sprzedało bardzo dużo, każdy zawodowy fotograf, zwłaszcza kanonowiec, miał w kieszeni G5. On nie był lżejszy od tego, nie był dużo mniejszy, tak jakby obciąć mu obiektyw. Miał krótszy obiektyw, nie miał L-ki oczywiście, natomiast był taki bardziej poręczny, no i miał już ugruntowaną renomę. Ten jest, wszyscy mówią, aparatem bardzo, bardzo solidnym. Natomiast jak się wysunie obiektyw, wysunie jeszcze bardziej obiektyw, to on sprawia wrażenie, że można go łatwo uszkodzić. A takiego G5 nie można uszkodzić. Rzucimy nim o ziemię, podniesiemy, zrobimy zdjęcie, pójdziemy dalej. W związku z tym, tak prawdę mówiąc, to ten Pro 1 zaczął tracić rację bytu. Zwłaszcza, że w 2003 roku Canon wypuścił swoją pierwszą lustrzankę konsumencką, czyli Canona EOSa 300D, 6-megową co prawda jeszcze matrycą, no ale wtedy można było też kupić taką od drugiego 20D, który miał 8-megową matrycę w 2004 roku. Co prawda on był już droższy. No i raczej to był droższy, bo korpus był droższy od całego aparatu, ale lustrzanka to lustrzanka, daje możliwość wymiennych obiektywów. W związku z tym ten, mimo że był najlepszy, miał dobrą reklamę, sprzedawał się bardzo fajnie, nie, marketingowcy Canona uznali, że nie ma racji bytu i nie wypuścili już następnego Pro 2, ani Pro 3, ani Pro 4, bo stwierdzili, że w sumie to seria G sprzedaje się i będzie się sprzedawała jako podręczny, a my idźmy w lustrzanki. Lustrzanki się będą nam bardzo dobrze sprzedawali i wypuścili wtedy Canona 350D, którego ja już kupiłem. I byłem z niego bardzo zadowolony przez długie lata. Natomiast dzisiaj, jeśli chcesz mieć dobry, nie jest mały, dobry kompakt, który możesz zabrać ze sobą, wow, jakieś ptaszysko tu mi lata, pewnie błotniak rzeczny, bo tu jest rzeczka. Jeśli chcesz mieć dobry, fajny kompakt, do robienia zdjęć, przy czym nie w ciężkich warunkach, bo jak będzie ciemno, to on się tak nie nadaje, mimo że ten obiektyw jest bardzo jasny, bo on jest od 2,4 na 28 do 3,5 na 200. Do tego on jest ostry, teraz wrzucę galerię na koniec, on jest ostry przy pełnym otwarciu. On standardowo, tak jak go używam w tej chwili na PET, on dobiera przysłonę 4. Co by nie mówić, przysłona 4 i wiadomo, że przysłona 4 jest dla niego dobra. Więc jak chcesz dobry, to naprawdę Canon Pro 1 jest naprawdę bardzo dobrym, a można by się pokusić o to, że cały czas najlepszym optycznie, no bo matryca to jest tam ta, co była, 8-megowa matryca. Nie powiedziałem tego, bo nie podałem parametrów technicznych aparatu, bo to można sprawdzić w internecie. Ja też bym sprawdził w internecie, zanim bym podał. 8-megowa matryca, obiektyw 24-200. Zapomniałem sprawdzić. 28-200 zoom. Można jeszcze cyfrowy chyba włączyć, ale mam wyłączony na pewno. Na pewno, bo to jest pierwsza rzecz, którą wyłączam. Także jeśli chcesz taki kompakt, to jest naprawdę bardzo dobry zakup. Solidnego, porządnego. Inną rzeczą fajną w nim jest to, że oni zrobili w nim akumulator. Tym się wyjmuje akumulator. I się bardzo ucieszyłem, ponieważ akumulator był produkowany jeszcze do Canonów 40D na pewno. Te wszystkie poprzednie, bo w tym czasie te 350 czy 300 miały inny akumulator. To był akumulator z profesjonalnego aparatu, czyli z Canona 20D i 10D. Takiego, żeby to było właśnie uzupełnienie. Więc ja jak dostałem jego, to jest jego oryginalny bateria, którą z nim miałem.
dostałem z tym aparatem pożyczoną. Naładowałem swoją taką samą na zapas. Tu mam jeszcze jedną podróbę, czyli zastępczy na zapas. Natomiast wszyscy mówią, że on mało zużywa baterii. Ja go naładowałem, robiłem im zdjęcia i bateria jest cały czas trzyma. Naprawdę pod wrażeniem jestem, że mało zużywa baterii. Natomiast to wszystko w nim działa bardzo fajnie. Także polecam, polecam, naprawdę. Co prawda, taki dosyć stary aparat, ale jeśli robisz w dobrych warunkach zdjęcia, dający ci naprawdę rewelacyjną jakość zdjęć cały czas. 8-megowa matryca wystarczy do tego, żeby robić billboardy, prawdę mówiąc. No dobra, 10 mega na billboardy trzeba. No ale takie prawie billboardy. Jeśli chcesz zrobić zdjęcia do internetu, na wystawę, takie 70x100 odbitki, też pójdą z niego. Bez żadnego problemu. Zwłaszcza, że możesz robić w ramach. Ja robiłem w JPEG-ach, żeby pokazać jego możliwości bardziej. W związku z tym zachęcam do obejrzenia galerii zdjęć zrobione tym bardzo fajnym aparatem. Panie Sylwku, bardzo dziękuję za pożyczenie mi aparatu. Sprawiło mi dużą frajdę przypomnienie sobie, jak kiedyś dawniej mógłbym robić zdjęcia, gdybym kolega mi częściej go pożyczał, bo on tak mi nie chciał pożyczać. Tak chodzi na szyi dumnie, to mu wisiał aparat i był taki szczęśliwy. No ja się nie dziwię. Nie pytałem się nigdy, ile za niego zapłacił. A co mnie to obchodzi? Także dzisiaj też nie jest tani, ale da się kupić. Dobra, dziękuję ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, która jest za chwilę. Dziękuję patronom za wsparcie. Naprawdę bez was nic by się nie dało zrobić. Nie ma kanału bez patronów. O, nie dałoby się. Także dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć.